Dzień dobry, Ewa Tułacz, zapraszam na program Mazowsze Wiadomości z regionu, a w tym wydaniu. Konstanciński stocer z nowoczesnymi pracowniami i sprzętem. Kolejne miliony z programu Mazowsze dla równomiernego rozwoju trafiły do samorządów w subregionie radomskim. Port lotniczy Warszawa-Modlin ma już 10 lat. Duże zmiany w konstancińskim stocerze. Nowa izba przyjęć, przychodnia specjalistyczna oraz najnowocześniejsze Centrum Diagnostyki Obrazowej w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji Stocer, które otrzymało ponad 40 milionów złotych od samorządu Mazowsza i z funduszy unijnych. Są to inwestycje, na które szpital czekał od wielu lat. Z utęsknieniem czekaliśmy na ten moment, kiedy będziemy mogli mieć w własnym szpitalu pełną diagnostykę, bo tutaj jest ważne, żeby przede wszystkim dla pacjentów po urazach mieć możliwość diagnostycznego rozwiązywania problemów takich jak tomograf komputerowy czy rezonans magnetyczny. No, po 40 latach pracy mojej tutaj w tym szpitalu wreszcie doczekaliśmy się tego centrum diagnostycznego. Wcześniej Konstancińskie Centrum Rehabilitacji nie miało własnego sprzętu diagnostycznego, przez co lekarze kierowali pacjentów na badania do innych placówek, co znacznie wydłużało czas leczenia i utrudniało pracę personelowi. Na adaptację pomieszczeń, nowoczesny sprzęt, a także zmiany w szpitalnej aptece i przebudowę otoczenia placówki, samorząd województwa przeznaczył ponad 40 milionów złotych. Do tej pory szpital nie posiadał własnej takiej diagnostyki obrazowej. To jest taki krok w gigantyczną przyszłość dla szpitala. Bardzo nowoczesny rezonans, bardzo nowoczesny tomograf, przenośny sprzęt do RTG. To wszystko sprawia, że praktycznie w tej naszej placówce, z której od 70 paru lat jesteśmy dumni, możemy robić w zasadzie już wszystko. Wyremontowane zostały także pomieszczenia gospodarcze, magazynowe oraz sala konferencyjna. Powstały nowe drogi dojazdowe, oświetlenie LED-owe czy parkingi, a obiekt przystosowano dla pacjentów z niepełnosprawnościami. Do placówki trafił również samochód z lodówką do przewożenia krwi. To prezent od firmy ubezpieczeniowej Interrisk. W tym roku władze Mazowsza na modernizację i doposażenie mazowieckich szpitali planują przeznaczyć ponad 376 milionów złotych. Równolegle od kilku lat realizują także największy unijny projekt covidowy o wartości aż 480 milionów złotych. Dzięki niemu 75 partnerów, w tym placówki miejskie, powiatowe, jak i wojewódzkie, otrzymują wsparcie w postaci zakupu niezbędnego sprzętu, karetek czy adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa. Nowe drogi, wyremontowane ośrodki zdrowia, wybudowane świetlice. Te i wiele innych inwestycji nie powstałyby w mazowieckich gminach i powiatach, gdyby nie program Mazowsze dla równomiernego rozwoju. Podpisywanie umów trwa. Kolejne miliony złotych popłynęły do samorządów. Tylko w subregionie radomskim dofinansowanych dzięki temu zostanie 15 ważnych inwestycji, na które samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku ponad 22 miliony złotych. Instrument zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego to taki instrument chyba najbardziej oczekiwany przez samorządowców. Dotyka bezpośrednio inwestycji realizowanych, potrzebnych inwestycji, zdiagnozowanych przez lokalne samorządy. A tych nie brakuje. Od inwestycji dotyczących tych najmłodszych, jak na przykład budowa przedszkola modułowego w Ciechanowie, po remonty ważnych odcinków dróg, inwestycje w kulturę i turystykę oraz służbę zdrowia. Rozbudowujemy ośrodek zdrowia w Tarczynie. Zapotrzebowanie jest ogromne. Mamy prawie 17 tysięcy pacjentów, którzy korzystają z naszego ośrodka zdrowia. Mamy dużo poradni specjalistycznych. W związku z tym dla nas jest to za mało, jeśli chodzi o pomieszczenia. Te 521 tysięcy złotych z jakimś tam drobnym haczykiem zostanie przeznaczone na przebudowę pomieszczeń po byłej kuchni szpitala na potrzeby poradni ortopedycznej. Pieniądze z programu Mazowsze dla równomiernego rozwoju w dużej części pomagają gminom i powiatom w remontach i budowach dróg. W tym roku wyremontowana została m.in. ulica Rynek w Gołominie i droga powiatowa w Rydzewie. 4 miliony złotych na przebudowę drogi powiatowej na terenie gminy Belsk Duży, droga z Lewiczyna przez Grotów do Sadkowa, długi potrzebny odcinek, który skraca objazd dróg wojewódzkich do drogi ekspresowej numer 7. Jest to naprawdę bardzo fajna sprawa, ponieważ łącząc te dwie inwestycje realizujemy w pełni drogę Holendy Piotrkowskiej, także myślę, że to będzie miłe zaskoczenie dla sołectwa, dla tej miejscowości, dla mieszkańców, którzy od wielu lat dopominali się realizacji tego zadania. W
W ramach programu Mazowsze dla równomiernego rozwoju samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku blisko 208 milionów złotych. Dzięki temu zrealizowanych zostanie 115 lokalnych inwestycji, w tym 34 związane z modernizacją dróg gminnych i powiatowych za niemal 63 miliony złotych, 7 projektów kulturalnych za ponad 9 milionów, 18 projektów edukacyjnych dofinansowano kwotą 32 milionów złotych, a prawie 104 miliony złotych pomogą w realizacji 56 inwestycji, takich jak infrastruktura sportowa, projekty społeczne czy kanalizacyjno-wodociągowe. Powstał jako port pomocniczy dla lotniska Chopina. Już w założeniach miał obsługiwać linie low cost, co oznacza, że korzystanie z oferowanych przelotów było i jest tańsze. Mazowiecki port lotniczy Warszawa-Modlin ma już 10 lat. Port lotniczy w Modlinie w lipcu obchodził swoje 10 urodziny. Z tej okazji zorganizowano wystawę w hali odlotów, odsłonięto także okolicznościowe logo umieszczone na ścianie budynku odpraw. W planach jest dalszy rozwój i rozbudowa. Te 10 lat istnienia portu pasażerskiego w Modlinie pokazują stały rozwój. Oczywiście krótkie zachwianie było na czas pandemii, natomiast w tej chwili wracamy do tych najlepszych rozwiązań, jeśli chodzi o ilość pasażerów, i temu dostosowujemy też modernizację portu lotniczego. Pojawiają się dodatkowe usługi, na przykład punkty handlowe i gastronomiczne. Port jest skomunikowany autobusami ze stacjami kolejowymi, lotniskiem Chopina czy z innymi miastami. Do tego trwa rozbudowa parkingu, która usprawni parkowanie. Troska o to, żeby ci, którzy dotrą swoimi samochodami, mieli możliwość zarezerwowania przez internet miejsca postojowego i mieli możliwość również przez internet nabycia tak zwanego fast tracka, czyli szybkiego sposobu ominięcia kolejek. Na lotnisku w Modlinie możemy spotkać pasażerów z całego świata. My przyjechali z Donbasu, z Donieckiej oblasti, z miasta Kramatorsk. Зараз були у своїх друзів у церкві Христової у Варшаві. Нас дуже гарно прийняли. А зараз ми їдемо у Францію. I'm going back home. We visited Warsaw and loved the city. It was holiday. I was here with my boyfriend. He's somewhere over there. Well, it was more convenient for us and of course it was cheaper and we heard about all the traffic jams in the other airport. So this is smaller and more compact. Polacy także chętnie wybierają loty z Modlina. Lecę do Wielkiej Brytanii, do Szkocji, do miejscowości Glasgow i no przez to, że Modlin jest jedynym tak naprawdę lotniskiem, który lata do Glasgow, a tam najbliżej mam właśnie przyjaciół i innych swoich znajomych. Lecimy do Rimini, do Włoch i akurat z Modlina, bo lecimy Ryanairem i tutaj akurat jest obsługiwane, że mieszkamy w Warszawie, to najbliżej do Modlina. W ciągu tych 10 lat lotnisko Warszawa-Modlin obsłużyło ponad 21 milionów pasażerów oraz ponad 141 tysięcy lotów. Największym udziałowcem portu jest samorząd Mazowsza. Współpraca przebiega doskonale, co podkreśla prezes Tomasz Szymczak. Współpraca wzorcowa, zarówno jeśli chodzi o wsparcie na finansowe, rozwojowe w postaci umowy wsparcia, którą województwo mazowieckie ma do dyspozycji i pomaga w finansowym wsparciu rozwoju Modlina, jak i w takie codzienne wsparcie marketingowe. W sezonie lato 2022 Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin zaoferował pasażerom ponad 60 kierunków. Poza tym z Modlina i do Modlina przez 24 godziny na dobę odbywają się loty czarterowe, szkoleniowe i prywatne. Muzeum Mazowieckie w Płocku z Grand Prix w konkursie Mazowieckie Zdarzenie Muzealne Wierzba za wystawę Sztuka Dwudziestolecia Międzywojennego Art Deco pamięci profesor Ireny Huml. Wśród nagrodzonych znalazło się jeszcze 29 laureatów, przyznano też 18 wyróżnień. Wierzbami nagradzane są najlepsze wystawy, projekty otwarte i edukacyjne, muzea w sieci, plakaty muzealne oraz najciekawsze wydawnictwa. W tym roku triumf święci Płockie Muzeum. Martwa natura Łempickiej, czerwone cabrio z lat 20., mini kino Odeon, imponujące meble, ceramika czy rzemiosło artystyczne, kwintesencja nurtu Art Deco. To wszystko można zobaczyć w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Międzywojenną kolekcję gromadzono przez 15 lat.
Bardzo interesujące są zestawy mebli i tutaj należy wspomnieć o polskich projektantach, m.in. Edmundzie Brzozowskim, takim komplecie mebli do mieszkania wielofunkcyjnego oraz komplecie do jadalni oraz drugim ważnym projektancie polskim, którego mamy na ekspozycji trzy zestawy mebli, to jest Julian Pietrzyk. Wystawa Sztuka dwudziestolecia międzywojennego Art Deco poświęcona jest pamięci profesor Ireny Humle, wybitnej polskiej historyczki sztuki, która wspierała ideę budowy płockiej kolekcji Art Deco i wystawy stałej dedykowanej okresowi międzywojennemu. Jeszcze jedna gwiazda, o której nie należy zapominać, z którego chyba już Muzeum Mazowieckie jest dość znane, a mowa tutaj o Tamarze Łempickiej. To jest jeden z dwóch obrazów, który w ogóle w zbiorach polskich muzeów istnieje, czyli Martwa natura Tamary Łempickiej, która również przyciąga do muzeum bardzo dużo zwiedzających. Nagrody i wyróżnienia w kilku kategoriach trafiły też do Muzeum Etnograficznego w Warszawie. W kategorii Najciekawsza wystawa pierwsze miejsce zajęła wystawa pod tytułem Nikifor – Malarz nad malarzami. Przedstawiała przekrojowo dorobek jednego z najbardziej znanych na świecie malarzy nieprofesjonalnych i obejmowała wszystkie podejmowane przez niego tematy. Również pierwsze miejsce zajął plakat pod tytułem Pieski też, przypominający, że wystawy Muzeum Etnograficznego można zwiedzać w towarzystwie zwierząt domowych. Wyróżnienie w kategorii Najlepsza wystawa trafiło do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze za wystawę Beksiński w Opinogórze – Romantyzm nieoczywisty. W kategorii Najlepszy projekt otwarty zwyciężył projekt Rewitalizacja obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. W kategorii Najciekawsze wydawnictwo muzealne zwyciężyło wydawnictwo pod tytułem Artystka. Anna Bilińska 1854-1893, wydane przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Do konkursu wpłynęło łącznie 134 zgłoszenia. Gry i zabawy połączone z edukacją, a nawet profilaktyką zdrowotną. Za nami kolejny, czwarty już Mazopiknik. Tym razem w Iłży. Mazokamper ponownie wyruszył w trasę i 30 lipca dotarł do Iłży. Warto przyjechać do Iłży dlatego, żeby zobaczyć, jak wygląda zamek po zmianach. Warto zobaczyć ten spokój, który tutaj u nas jest, odwiedzić muzeum regionalne, odwiedzić Izbę Leśmiana, pojechać sobie do Marcul, pojeździć sobie rowerem po Puszczy Iłżeckiej, odwiedzić sobie przystań, gdzie są kajaki, rowerki wodne. Naprawdę fajnie można aktywnie spędzić tutaj cały weekend w naszym mieście. Mieszkańcy mogli na błoniach zamku wziąć udział w konkursach, grach wielkoformatowych, a także skorzystać z konsultacji medycznych w Miasteczku Zdrowia. Mamy do zaoferowania badanie dermatoskopem na przykład, badanie wzroku, spirometrię, badamy również poziom cholesterolu bądź glukozy we krwi. Mamy tutaj ze sobą broszurki, które dają dużo informacji na temat odżywiania się przy podwyższonym poziomie cukru, na co należy zwrócić uwagę, kupując produkty już gotowe. Były też zajęcia jogi i nauka tańca. Miłośnicy lokalnych smaków na jarmarku mogli spróbować wyrobów ludowych i produktów regionalnych. Znalazło się też coś dla fanów przyrody. Na naszym stoisku można uczestniczyć w warsztatach plastycznych, warsztatach przyrodniczych. Można zobaczyć pod mikroskopem powiększone fragmenty ciał owadów. Można zobaczyć diaporamę o Kozienickim Parku Krajobrazowym. Zabraliśmy ze sobą symulator nauki jazdy motocyklem. No, ta atrakcja największym zainteresowaniem się cieszy wśród dzieciaków. Cykl Mazopikników odbywa się w tym roku w 6 mazowieckich miastach. Promujemy Mazowsze, promujemy miejsca przepiękne, ciekawe, niezwykłe. Mamy bardzo dużo różnych atrakcji, które warto zobaczyć, dlatego cała idea tych mazopikników. Jestem pod wrażeniem zamku, pierwszy raz go widzę po rewitalizacji, także myślę, że Iłża będzie bardzo przez nas promowaną destynacją. Piknikowiczów nie odstraszyła nawet lekko deszczowa aura. Bardzo pięknie jest, ciekawe gry w ogóle dla dzieci jest. Ja mam, to jest mój wnuczek, akurat Patryk, wygrał takie puzzle, to jest cały szczęśliwy był. Zatankowaliśmy trochę słodyczy i odblaski, bardzo fajny pomysł. Imprezę zakończyła potańcówka na dechach i silent disco. Dzięki Mazopiknikom mogliśmy się dowiedzieć o wielu ciekawych miejscach do odwiedzenia na Mazowszu. Do zobaczenia za tydzień.